Dobry wieczór. Jak sądzicie, dlaczego miasto i gmina Opalnica nie posypuje w mieście dróg zimą? W sumie narażając kierowców i postronne osoby na utratę życia i zdrowia. Ponieważ już tu drugi dzień jest totalna ślizgawica. Chodniki nieposypane, nieodgarnięte. Gmina ma sporo pieniędzy, z tego co mi wiadomo, ale tak widzę, że o dbanie o płatników, to znaczy o społeczeństwo, które płaci podatki, teoretycznie nie wiadomo na co, czy na premie, prezenty, na dobre życie ludzi, którzy siedzą przy korycie w gminie. Chyba raczej na to, bo jeżeli nie ma pieniędzy na podstawowe rzeczy, odpanie dróg albo zrobienie choćby asfaltu w mieście, ponieważ są w stanie bardziej niż tragicznym, ale jeżeli na przykład w takiej małej wiosce koło Opalnicy wydaje się 2,5 miliona na zrobienie, przerobienie drogi polnej, gdzie się wybudowały nowe domy, a stara droga tak samo woła o pomstę do nieba, to coś jest tutaj nie tak. Chyba dba się tylko o swoich, o tych, co są przy korycie, a nie o normalną ludność, społeczeństwo, które płaci już spore podatki w tych czasach. Także pozdrawiam. Może ktoś się wypowie, co tu jest grane, i nie bądź uj, subskrybuj. Albo chuj, subskrybuj. Pozdro. Miłego wieczoru.